29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w niedzielę 31 stycznia. Z pewnością w tym wyjątkowym dniu zobaczymy niezastąpionego dyrygenta WOŚP Jurka Owsiaka, ale nie tylko. Sztab Kwiatek też będzie nadawał na żywo, transmisja w sieci. Mamy trudny okres, mamy trudny rok. Nam nie będzie tak jak co roku, czyli nie będziemy grać na hali MOSiR finał, tylko tutaj w szkole stacjonarnie, online przez transmisję na YouTubie. Na pewno chcemy, aby to było coś pięknego, coś niespodziewanego, żeby wszystkich zaskoczyć w tym roku i pokazać, że damy radę wszystko zrobić mimo pandemii. Nowość pandemia, nowość online. No i musieliśmy sobie z tym wszystkim poradzić, żeby po prostu jakoś to zorganizować. No dzięki młodzieży tutaj, ich pomysłom, myślę, że jakoś to ruszy. Już ruszyły e-skarbonki, już stoją puszki stacjonarne w sklepach, w punktach usługowych, także jest to możliwe. W tej chwili już wrzucać pieniążki, no i mamy do tego jeszcze aukcję na Allegro i jest dużo rzeczy już wystawionych i będzie jeszcze więcej wystawionych. Także ja bardzo zachęcam do licytacji, do wrzucania i do wspierania wolontariuszy w dniu finału. No jest to ciężki czas, ale myślę, że poradzimy sobie. Każda pomoc się przyda. Jak uratujemy jedno życie, to też jest dobrze. Wolontariusze będzie można znaleźć pod kościołami, pod Biedronkami, w sensie pod sklepami, w galeriach, ogólnie w miejscach, gdzie przewidujemy ludzi, którzy będą się przemieszczać w niedzielę. Ciężko będzie, bo tu w ogóle publiczności nie będzie, ale postaramy się jak najbardziej. Nie lubię siedzieć w domu i też nic nie robić, a mogę się tu zaangażować społecznie. Może się kiedyś to przyda, tu mogę poznać jakieś znajomości, mogę zawrzeć. Lubię pomagać i warto pomagać i przynajmniej jest przy tym zabawa. Coroczne wielkie zbieranie i pomaganie trwa. 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Aukcje Allegro już ruszyły, puszki stacjonarne można znaleźć w różnych miejscach w całym powiecie dębickim. Gramy z radością!